Drogie dzieci, mamy dla was zaproszenie. Wyjątkowe w tym przypadku. Już za chwilę bajki z ramą. Wielka uczta bajkojadków. W chatce pod lasem mieszkał ubogi drwal z żoną. Mieli dwoje bardzo rezolutnych dzieci, Jasia i Małgosię. Pewnego razu Jasi i Małgosia bawili się przed swoim domkiem w piaskownicy. Mamo, tato, spytały dzieci, czy możemy iść do lasu zobaczyć, czy licho nie śpi i nazbierać przy okazji grzybów na pierogi? Nazbieramy czubaty kosz borowików, podgrzybków i ususzymy je na zimę. No dobrze, idźcie na grzyby, zgodził się tata. Ale pamiętajcie, żebyście się zbytnio nie oddalały, moje dzieci, bo możecie zabłądzić w tym gęstym, wielkim lesie. Weź, Małgosiu, tę garść guziczków, powiedziała mamusia, i rzucaj je za siebie. Będziesz wtedy wiedziała, którą drogą wrócić do domu. Małgosia była starsza i dlatego rodzice powierzyli jej opiekę nad braciszkiem. Przypominam ci, Jasiu, dodał tatuś, żebyś był grzeczny w lesie i nie drażnił się z echem na cały głos. Ale Jasio, gdy tylko znalazł się w lesie, wykrzykiwał na wszystkie strony: hop, hop, leśne licho! I ogromnie się cieszył, gdy echo odpowiadało: cicho, 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 cicho. Echo, echo, powiedz uchu. Nie przedrzeźniaj mnie, maluchu, maluchu, maluchu. Nie drażnij się z echem, bo się obrazi, skarciła braciszka Małgosia. W takim razie, Małgosiu, chodźmy poszukać leśnego licha. Dzieci krążyły po lesie, ale nigdzie nie spotkały leśnego licha. Nie było go w lisiej norze, ale były tam za to dwa małe liski. Wyszły z norki, usiadły i ziewnęły rozkosznie. To jest lisi Jaś, a to jest lisia Małgosia, tak jak my, braciszek i siostrzyczka. Zgadzasz się, Jasiu? Wcale nie. To jest lisi Jaś, a tamta jest lisia Małgosia. Dziewczynki są zawsze drobniejsze i się ciągle wdzięczą. Dzieci spierałyby się tak dłużej, gdyby nie pojawiła się lisia mama i lisie rodzeństwo pobiegło jej na spotkanie. Lisica czule polizała je po rudych pyszczkach, a Małgosia, jak to dziewczynka, zauważyła: wszystkie mamy są takie same. Ja tam bym nie chciał, żeby mnie mama lizała po nosie. W tym momencie Małgosia nagle przypomniała sobie mamę i rzuciła za siebie pierwszy guziczek. Dzieci wzięły koszyczek i powędrowały dalej, szukając po drodze śpiącego leśnego licha. Ale licho nie spało ani w parowie, ani pod jałowcem, ani pod brzozą i pod świerkiem na miękkim, zieloniutkim mchu, gdzie byłoby mu najwygodniej. Widocznie licho poszło sobie lichowi dokąd. Za to wszędzie, jak okiem sięgnąć, rosły grzyby. I dzieci zbierały je, ciesząc się z każdego znalezionego borowika, rydza, podgrzybka czy koźlarza. Zbierając grzyby, nie zauważyły, jak coraz bardziej i bardziej oddalały się od domu, zagłębiając się w las, który powoli zamieniał się w wiekowy, szumiący dostojnie bór. A kiedy już nazbierały grzybów cały czubaty kosz, zaśpiewały swoją jasio-małgosiową piosenkę. Już mamy pełny koszyk prawdziwków i kozaków, a mama je przyrządzi na wiele różnych smaków. Borowik, grzyb szlachetny, najlepszy do bigosu, maślaczek i podgrzybek do pysznych zup i sosów. Arc wygląda pięknie w słoiku marynaty, boryc marynowany to wielki przysmak taty. Małgosia chciała rzucić za siebie kolejny guziczek, ale już nie znalazła guziczka w kieszonce fartuszka, bo wszystkie wyrzuciła, wędrując z braciszkiem po leśnych ostępach. Słońce poczerwieniało jak wielki malinowy lizak i zaczęło się chylić ku zachodowi, kryjąc się za koronami drzew. Powiało chłodem, ucichły śpiewające ptaki, wkrótce zapadł zmrok, a w lesie zrobiło się bardzo ciemno. Puchacze zaczęły pochukiwać na świerkach. Nietoperze, piszcząc przeraźliwie, zataczały coraz niższe koła nad głowami zbłąkanych dzieci. Gdzieś tam hen dało się słyszeć przeciągłe wycie wilków. Nic dziwnego. Wschodził księżyc,
a wilki zawsze wyją do księżyca. A kiedy ze świerka spadła z szelestem duża szyszka wprost pod nogi Jasia, oboje przestraszyli się nie na żarty. Małgosiu, szepnął Jaś, czuję, że ciarki chodzą mi po plecach. Nie mogłyby sobie pójść gdzie indziej? Jak się przestaniesz bać, to sobie pójdą. A ty się nie boisz, Małgosiu? Nie, boję się. Dygotała Małgosia ze strachu. Ja chcę do mamy, do taty. Jęknął Jaś. Postanowiły więc dzieci czym prędzej wracać po guziczkach do domu. Choć szukały i szukały, nie mogły ich nigdzie znaleźć. No bo jak można było znaleźć takie małe guziczki po ciemku, w paprociach, mchu i kępach gęstej trawy? Jaś i Małgosia błądzili i błądzili, ale droga do domu im się gdzieś zgubiła w ciemnym, bardzo ciemnym Boże. Jasiu, Jasiu, słyszysz? Głośnym szeptem spytała Małgosia. Co? Muzyczkę taką. Param pam pam pam, param pam 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 pam. A to kiszki mi marsza grają. Ale dlaczego tak fałszują? Próbowała dla otuchy żartować Małgosia. Bo jestem głodny, odpowiedział braciszek. Zjadłbym nawet szpinak. Całą miskę szpinaku ze szpinakiem w sosie szpinakowym i do tego sałatkę ze świeżego szpinaku. Mnie też burczy w brzuchu, skarżyła się Małgosia. Choć najadłam się strachu. Ale co to? Ożywił się Jasiu. Czuję jakiś apetyczny zapach. Ja też! Dodała Małgosia i oboje udali się w kierunku, skąd dolatywała kusząca woń. Przedarli się przez gęsty zagajnik, przeskoczyli strumyczek i nagle wyszli na małą polankę. Księżyc wyjrzał zza chmury i oświetlił ją pełnym blaskiem. Na polance, o dziwo, stała chatka. Ale nie taka sobie tam zwykła chatka. Była to bowiem chatka jadalna. Pachniała z daleka chałwą i wanilią, jak ciasto na święta. Zbudowana była z pierników, czekolady i marcepanów. Jaś zawołał: spójrz, Małgosiu, ile tu jest łakoci! Lizaki zamiast szybek! Dokoła okienek rodzynki w białej i czarnej czekoladzie! A rynny to rurki z kremem! Krzyknęła zachwycona Małgosia i zaczęła wysysać głośno krem z wafelkowej rynny. Jaś wdrapał się na dach i zlizywał czekoladową dachówkę, a cmokał przy tym i mlaskał i już zaczął się brać do lukrowanego komina. Dzieci, pochłonięte pałaszowaniem łakoci, całkiem zapomniały o Bożym świecie, o nocy w samym środku gęstego boru, o tym, że są daleko, daleko od domu i o strachu. I o tym, że niedawno chodziły im ciarki po plecach. Zajęte pałaszowaniem słodyczy nie zauważyły pewnej dziwnej osoby, która już od pewnego czasu stała z boku i bacznie je obserwowała. Smacznego! Odezwała się chrapliwym głosem. Spojrzały i w świetle księżyca zobaczyły siwą staruszkę. Co prawda z jednym zębem, ale uśmiechała się miło i wydawała się sympatyczna. I zaprosiła nawet dzieci do swojej chatki. Chodźcie do mnie, na łakocie głodne smyki. U mnie w izbie jeszcze słodsze są pierniki, marcepany, batoniki i sezamki. I to mówiąc, już sięgnęła ręką klamki. Dziękujemy, odpowiedziały dzieci, nie przestając jeść i oblizując palce. Tak naprawdę była to zła Baba Jaga. A chatka była zaczarowana tylko po to, żeby zwabiać do siebie nieposłuszne dzieci, takie jak Jaś i Małgosia. Baba Jaga zaprosiła ich do środka, weszli, a w chatce nie było ani śladu smakołyków. Było za to ciasno, ciemno i dym się snuł z popielnika, a na sznurach suszyły się fartuchy Babi Jagi haftowane w czarne koty. Dzieci poczuły się nieswojo. Jaś zadrżał, a Małgosia nerwowo wbiła wzrok w miotłę, która pomału przybliżała się do niej. Była to jakaś dziwna miotła. Miała siodełko, lusterka po obu stronach kija, lampę i światełko stopu. Małgosia zastanawiała się, czy
to jest przyrząd do sprzątania, czy może... Miotłolot. Słynny pojazd, którym poruszają się czarownice. Aha, wiele jeszcze dziwów było w tej chatce. Zamiast firanek wisiały w oknach wzorzyste pajęczyny, a w szpary między deskami powtykane były pęczki ziół o wstrętnym zapachu. W wiadrze ze stęchłą wodą pływała wielka ropucha i przewracała oczami raz po raz, pokazując fioletowy język, żeby złowić muchę albo komara. Z każdej dziury w podłodze wyglądały myszy i zgrzytały ząbkami. W jednym rogu chaty stała klatka z prętami zrobionymi z sękatych badyli, a w drugim ogromny gliniany piec, w którym trzaskał złowrogo ogień. Nagle wiedźma zatrzasnęła drzwi i przekręciła z chrobotem wielki klucz w zamku. Zaskrzeczała. Nie wyjdziecie już stąd, gagatki. Ty, Małgosiu, będziesz sprzątać, prać i trzymać wrzątek na ogniu. A ile mi pani zapłaci za godzinę, babo Jago? Nie bądź taka cofana, smarkulo! Syknęła baba Jaga. A ty, Jasiu, właśnie do klatki. Jak się utuczysz, zrobię z ciebie pyszną pieczeń. Ale mój Jasio jest niejadalny. Próbowała Małgosia zniechęcić wiedźmę. Naprawdę, słowo daję. O jednym jeszcze muszę wspomnieć. O koślawym stole, na którym obok czarnej niedopalonej świecy leżała wielka księga założona w środku piórem kruka. Była to książka kucharska dla wszelkich potworów, upiorów i straszydeł. Baba Jaga otworzyła księgę na stronie 101. Tam znajdował się rozdział pod tytułem Dania obiadowe i przeczytała na głos. Tłusty Jaśm, nadziewany muchomorami i pieczony na wolnym ogniu w sosie słodko-kwaśnym z wilczych jagód i wodorostów. Niam, 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 niam. Dzieci chwyciły się za rączki, dygocąc ze strachu, a baba Jaga przedstawiła im plan na najbliższe tygodnie. Najpierw utuczymy twojego braciszka, aż stanie się pulchniutki, a wtedy zrobię z niego pyszną pieczeń według przepisu z tej księgi. Właź mi natychmiast do klatki, chudzinko! Rozkazała baba Jaga i wepchnęła kościstą ręką przerażonego chłopczyka, zamykając za nim drzwiczki klatki. Na kłódkę. Od tej chwili Jasio dostawał 3 razy dziennie gulasz z jaszczurek, potrawkę z pająków i inne, równie ohydne jedzonko. Co wieczór musiał pokazywać babie Jadze paluszek, by ta mogła orzec, czy Jasio przybiera na wadze. Ale Jaś nie był głupi i przez kraty pokazywał wiedźmie zamiast paluszka patyczek. Małgosia zaś pracowała ciężko w chacie od świtu do nocy. Zamiatała, gotowała z much rosołek, szorowała piaskiem przypalone rondle i prała fartuchy baby Jagi. Kiedy któregoś wieczora Jaś pokazał babie Jadze jak zwykle patyczek zamiast paluszka, ta wściekła się tak, że aż zaczęła gadać do rymu i wierszem wrzasnęła na Jasia. Co to znaczy? Jesteś chudy jak pogrzebacz. Tucz się prędzej, bo tłuścioszka mi potrzeba. Do tłuścioszka dodam zioła w 7 smakach i upiekę na obiadek jak kurczaka. I dokończyła. Masz 2 dni, żeby przytyć 10 kilo, ty. Gagatku niejadku. Jasio miał już dosyć potrawki z pająków i innych ohydnych rzeczy. Kiedy baba Jaga wychodziła z chatki, żeby się pogimnastykować na suchej gałęzi, wtedy Jasio zwierzał się Małgosi. Ach, Małgosiu, tak bym zjadł kromeczkę świeżego chleba, pachnącego, ze złotą chrupiącą skórką. Już na te zupki ze szczypawek i pająków nie mogę patrzeć. A Małgosia dodawała rozmarzonym głosem. Obiecaj, że jak tylko stąd uciekniemy, to przez... tydzień będziemy jeść tylko świeżutki, pachnący chlebek. Ja zamawiam przylepkę.
Ale jeszcze tego samego dnia w południe Baba Jaga wpadła do chatki i wrzasnęła. Dość już tego! Dzisiaj, chłopcze, zjem cię nawet jako chudzielca. Siadaj prędko mi tu, zaraz na tej łopacie. Muszę wrzucić cię do ognia. A ty... zwróciła się do Małgosi. Otwórz drzwiczki, żebym mogła wsunąć twego braciszka do pieca. A jak ja mam usiąść na tej łopacie? Spytał Jaś rezolutnie. Mogłabyś mi pokazać? Jak to jak? Zaskrzeczała wiedźma. Tak, jak ja teraz. No, po turecku. I tak jak powiedziała, tak zrobiła. Kiedy jędza siedziała już na łopacie, dzieci czym prędzej wepchnęły ją do buchającego ogniem pieca. Wyleciała wnet z komina w snopie iskier i z taką siłą, że aż pęd powietrza pozginał świerki, sosny i leszczyny. Tak. I tak Baba Jaga została pierwszym na świecie odrzutowcem. No wyjrzyjcie przez okno. Może teraz właśnie przelatuje nad waszym domem. Kiedy dzieciom udało się przekręcić wielki klucz w zamku i uchylić ciężkie drzwi na tyle, by móc się wymknąć z chatki Baby Jagi, natychmiast pobiegły co tchu w stronę domu, nie oglądając się za siebie. O dziwo, drogę znalazły bez trudu. Nie wiadomo, jak długo przebywały u Baby Jagi, ale to dziwne. Na polanie w brzezinie niedaleko lisiej nory stał ich kosz pełen grzybów, świeżych i pachnących. Uradowane zabrały go do domu. Na progu czekali już rodzice. Dzieci rzuciły się im na szyję. Były łezki i całuski i uściski. Teraz proszę wszystkie dzieci o uwagę. Czas najwyższy, by pochwalić Babę Jagę. Bo ta pani z dużym brakiem uzębienia straszy dzieci i należy to doceniać. Bez tej wiedźmy, choć to może niedorzeczne, krnąbrne dzieci zawsze byłyby niegrzeczne. Kończy się już z bajką płyta. Pewnie teraz powiesz: mamo, lubię bajki. Jakie bajki, mama spyta? Lubię, mamo, bajki z ramą. Bajki z ramą.